Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, wykładowca akademicki. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Rozmawialiśmy trochę z Janem Pospieszalskim o tym strajku klimatycznym i my oczywiście w naszej rozmowie kwestie polityki klimatycznej Unii Europejskiej poruszymy, ale najpierw rzecz, którą pan doktor wychwycił na początku tygodnia, która jest warta skomentowania, czyli te roszady przy VAT-cie, które wykonuje rząd. VAT na żywność rośnie, ale VAT na beauty spada. Wszyscy myśleli, realizacja taka czysta, ulżymy branży beauty, bo to się politycznie opłaca, bo kobiety tam chodzą, to panie z beauty będą lepiej zarabiać, to będą im mówić, głosujcie na Tuska i taki prosty plan polityczny, ale okazuje się, że być może nie tylko o politykę chodzi, ale chodzi też o duże pieniądze. Jak to z tym VAT-em jest? Tu w czasie kampanii wyborczej był kreowany na kawalera praktycznie. Jest piękny, przystojny i rzeczywiście kobiety mogą być zachwycone. To jest taka ciekawa rola i kreowanie wizerunku. No to teraz jest kwestia beauty. Beauty jako hasło padło w czasie tak zwanych, drodzy państwo, 100 konkretów, czyli takich niekonkretnych rzeczy, bajek, które zostały wymyślone. No i rzeczywiście jest to bardzo duże ryzyko związane z tym, że jeżeli dla jednej grupy, dla jednego sektora wytwarza się selektywne rozwiązanie, to po pierwsze to, panie premierze, czy to nie jest sprzeczne z artykułem 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z tego co wiem, to jesteście zachwyceni tą strukturą i zasadami tam panującymi, no to wolałbym, żebyście nie łamali prawa w tym zakresie, naprawdę. Więc może to pachnieć pomocą publiczną po pierwsze i wolałbym, żebyśmy mieli potwierdzenie i notyfikowali takie działanie. I myślę, że Komisja Europejska może być troszkę zaskoczona tym, co wyprawiamy. A dwa to jest ogromny skok na kasę, no bo jeżeli będziemy mieli do czynienia z VAT-em uprzywilejowanym w beauty, a koszty będą mogły być zakupione po 23% stawki VAT-u, no to, drodzy państwo, Eldorado ze zwrotami podatku VAT. No ale, afery VAT-owskie to my już mieliśmy. Są specjaliści, którzy potrafią to powiedzieć, więc przygotowują grunt, drodzy państwo, do wielkiego skoku i za chwilę okaże się, że wszystkie firmy w Polsce będą beauty. Będą beauty, będą mogły kupować z tańszą stawką VAT-u, a potem to wykorzystywać w innych działalnościach. Ale VAT jest piękny. Takie właśnie, VAT jest piękny. VAT jest piękny, beauty uśmiechnięty. Gdzieś tam chyba pan doktor ma telefon blisko urządzenia, takie spięcie się zrobiło. No dobrze, beauty jest piękne, to wszyscy wiemy, ale to może być celowe rozszczelnianie systemu VAT-owskiego, żeby poprzez branżę beauty, poprzez niższy VAT wyprowadzać pieniądze. Znaczy, ja mam nadzieję, że nikt aż tak szalony nie jest, żeby świadomie rozszczelniać system podatku VAT, ale nawet jak nikt świadomie takim szalonym nie jest, to i tak skutek będzie ten sam. To jest taka sama rozmowa jak z tymi panami, którzy wprowadzali Polski Ład. Wówczas też tłumaczyłem, że tworzą system patologiczny nieprzemyślany. Dzisiaj ponownie realizacja zobowiązań wyborczych, bo ktoś sobie coś obiecał, palną głupotę i będzie teraz realizował działanie. Wstał rano, może kawy nie wypił, albo się zapatrzył na swoją kosmetolożkę, czy ja nie wiem, kosmetologa, nie wiem. I ostatecznie okazało się, że ten sektor ma dostać jakieś uprzywilejowanie. Jest to ryzyko ogromnego skoku na podatek VAT. Powiedział pan nawet więcej. Przez ten ruch będziemy mieć wykończony budżet, tak pan mówił. No tak, panie rektorze, no ale jeżeli powiedziałem, że większość podmiotów w Polsce zacznie się przerejestrować na beauty, ja też się zastanawiam, drodzy państwo. Ja mam firmę doradco-szkoleniową, ale tak naprawdę mogę to zrobić pięknie. I wtedy, czyli beauty. Beauty. I wtedy jeszcze beauty, trochę... Beauty. Obłożę was ekspertyzami, wyszkolę was tak w tematyce beauty. Do każdego szkolenia z mojej tematyki włożę aspekt piękna. Sam się też troszeczkę poprawię i będziemy, drodzy państwo, masowani. To jest być może jakiś sposób... Ale katastrofa finansowa wisi na włosku, naprawdę. Czy ja sobie oczywiście, państwo widzicie, folguję i naprawdę próbuję to podważyć również sarkazmem, ale totalny absurd świadczący o niezrozumieniu systemu podatkowego. Ja mam nadzieję, że jak mnie się nie posłucha, to profesora Modzelewskiego posłuchają, który stwórcą systemu jest, ale jak widzę, lobbyści beauty już krzyczą, że jest to wszystko nieprawdą i nie mamy racji, a oni będą na pewno bardzo uczciwie to wszystko realizowali. Dla nich jest to niezbędne do przeżycia.
To zobaczymy, drodzy Państwo, jak powstanie mafia beauty i będzie wyłudzać pieniądz VAT-owski, ale obiecuję, drodzy Państwo, bo już w jednej komisji śledczej VAT-owskiej byłem, może ona nie była za skuteczna, ale drodzy Państwo, następną to zrobimy skutecznie. To jest też tak, że pan powiedział, ręczę, że z sektora beauty to będzie taka łatwość wyłudzania, że każda działalność w Polsce stanie się sektorem beauty. Wystarczy zmienić kod PKD w swojej działalności. PKD, dokładnie, i dodać, rozszerzyć o działalność z branży beauty. VAT to podstawowy podatek dla polskiego budżetu, na nim się budżet opiera. Bezwzględnie. Podatek VAT to jest największa część wpływów budżetowych. Jeżeli zaburzymy wpływy budżetowe podatku VAT, będzie katastrofa w finansach publicznych. Przestrzegam. A z drugiej strony rząd mówi, ubytek w VAT-cie dla beauty to będzie ułamek tego, ile zbierzemy w wyższym VAT-cie na żywność, więc budżet się, ba, nie tylko z finansowej, ale będzie nawet do przodu. To jest też ciekawa logika, drodzy Państwo, która pokazuje, że na piękno, na estetykę, fikcyjnie, bo oczywiście znowu sarkazm, nawet już nie mamy miski ryżu mieć. Możemy mieć pół miski ryżu, ale za to czerwone paznokcie. Znaczy, to jest absurd, znaczy, to jest taka pogarda do obywateli, kiedy ktoś mówi coś takiego, że będzie miał małą stratę w sektorze beauty, ale wykosi na żywności. To zamiast chronić cenę żywności najbiedniejszych, to robi się wsparcie dla sektora beauty, który naprawdę, jeszcze raz podkreślę, ma bardzo duże tendencje po zbudowaniu takiego rozwiązania do wykreowania zjawisk mafijnych. Przestrzegam dwukrotnie, bo nie tylko minister finansów będzie miał problemy, ale minister spraw wewnętrznych i administracji i policja będą miały ogromne problemy z tym sektorem, bo będziemy mieli do czynienia z ogromnymi, patologicznymi, niebezpiecznymi działaniami na tym rynku. Zresztą już dzisiaj mamy sytuację, w której niejedna osoba pierze pieniądze poprzez sektor beauty, patrząc na ilość klientów, którzy tam się pojawiają, a lokalizację, która świadczy o tym, że czynsz jest bardzo drogi, no ale jak to się mówi, jeden małżonek robi swoje interesy, a druga lub drugi małżonek lub druga małżowinka pierze pieniądze w taki sposób, żeby przedstawić to jako wskazujące na potwierdzenie jakości życia tego gospodarstwa domowego. To jest bardzo, bardzo nieprzeliczalny biznes. Bardzo nieprzeliczalny biznes, którym obrót poza oficjalnym jest powszechny. Powszechny. A to znaczy, że jeżeli jeszcze na to wytworzymy mechanizmy preferencyjne VAT-owskie, będziemy mieli jeszcze bardziej zwiększoną spatologizowanie tego sektora. Bo tak jak powiedziałem, pojawi się sektor beauty, tam gdzie tego sektora nikt nie widział, nie słyszał, nigdy nie wyczuł, a będzie beauty. A skoro jesteśmy przy finansach publicznych, to pojawiają się już poważne rozmowy, jak tam sytuacja naszego budżetu. Rząd Mateusza Morawieckiego zostawił budżet z dużym deficytem. Rząd Donalda Tuska dołożył do tego deficytu jeszcze 20... No bo to jest odważniejszy rząd. Tak, jeszcze 20 miliardów. Odważniejszy rząd, więc on się nie boi zwiększyć deficytu. Bardzo dobrze. I pojawiają się proste pytania, czy faktycznie budżet państwa to wytrzyma, czy będą pieniądze, czy państwo będzie miało... Budżet państwa wytrzyma wszystko. Wszystko będzie zależało od tego, ja mówię, wytrzyma wszystko, więc wszystko będzie zależało od tego, jakie zobowiązania zostaną zaciągnięte. Bo deficyt można zrobić w pierdylionach. No nie, ale jest Komisja Europejska. W pierdylionach. I pewnie od połowy roku będziemy ale już... Unia Europejska, przecież Donald Tusk ma takie relacje, że on pojedzie i załatwi. Ja wczoraj miałem w jednym programie przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, który mi tłumaczył, jaki to jest Bóg Europy i potrafi załatwić wszystko. Czym się przejmuje? Przy poprzedniej kadencji jego rząd został obłożony procedurą nadmiernego deficytu. Ale będzie obłożony nawet jeśli, bo jak to też na rękę, bo dzięki temu będzie można zrezygnować z rzeczy i usprawiedliwić to właśnie procedurą nadmiernego deficytu i wycofać się ze wszystkich instrumentów, które do tej pory w jakikolwiek sposób ratowały część najbiedniejszych gospodarstw domowych. Ogólnie chodzi o spauperyzowanie społeczeństwa. Jest taka logika. Kto ma zarobić, drodzy Państwo, a społeczeństwo ma ponieść tego koszty. A, drodzy Państwo, nie wiem, czy wiecie, bo a mogę coś powiedzieć takiego, panie rektorze, dodatkowego? Oczywiście, to jest wolne radio. AFIR, drodzy Państwo, proszę zapamiętać sobie AFIR.
AFIR, drodzy Państwo, to jest nowe rozporządzenie unijne. Właśnie będziemy robić dobrze, drodzy Państwo, zbiorowo dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Posiadacze samochodów elektrycznych, najczęściej to są bardzo bogaci ludzie w Polsce, nie tylko w Polsce, dostaną teraz rozwiązanie ich problemu, bo wiecie Państwo, jaki jest ich duży problem? Brak stacji ładowania samochodów elektrycznych. Więc Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada stwierdziła, że zrobi publiczne stacje ładowania samochodów. Jeszcze raz powtarzam, publiczne. Mamy czyli wszyscy partie. Zapłacimy, wszyscy się złożymy ale za to, to żeby... Jak pan na to wpadł? Co pan opowiada? No jak publiczne, to wszyscy zapłacimy? Z podatków. Panie redaktorze, nie pomyślałbym. I pewno w Parlamencie Europejskim też tak nie pomyśleli. Tak, drodzy państwo, zapłacimy wszyscy za to, że wybudujemy stacje ładowania pojazdów co 60 kilometrów na wszystkich drogach, plus bardzo gęsto w miastach. Na początku będą to 400 KW, potem będą 600 KW. Ma być tego zagęszczenie, bo ma być to dostępne. A dynamika wzrostu liczby tych stacji publicznych ma rosnąć w takiej tempie, jakim mają rosnąć i liczba samochodów elektrycznych. Wszyscy wywalamy, drodzy państwo, teraz kasę za skórniaki, wyciągamy ze swoich portfeli, wyciągamy z kieszeni, bo trzeba wybudować taki system. Stop, panie doktorze, doktor Artur Bartoszewicz jest naszym gościem, publiczny, ale prąd też będzie publiczny w tych gniazdach, no bo jak mamy stację benzynową, to należy do Orlenu albo do kogoś innego i tam się tankuje, jest firma. Nie wiem. A tu jak to będzie? Nie wiem, jak ktoś chce komuś zrobić dobrze, to zrobi dobrze po dwukroć. Znaczy, oczywiście ja zakładam, że tam za tankowanie, za ładowanie trzeba nie zapłacić. Tylko, drodzy państwo, normalnie, gdyby to było biznesowy, komercyjny przedsiębiorca, to płaciłbyś nie tylko za koszt energii, ale również za amortyzację majątku, który został wybudowany. A jeżeli to będą publiczne stacje, to tak jak w publicznej toalecie. Ale to... Raz zapłacisz, raz nie. Pytanie, albo czy... za część zapłacisz, za część nie. A zapłacimy, drodzy państwo, wszyscy. Czy masz samochód elektryczny, czy nie? Jesteś właśnie posiadaczem samochodu elektrycznego. Znaczy jest tak zwany sharing, pamiętacie państwo? Sharing polega na tym, że jeden jeździ, a wszyscy mają wyszerowane koszty jego jeżdżenia. I to jest nowoczesny sharing w Unii Europejskiej. No i to jest nowa idea Unii Europejskiej, ale chyba nie nowa, tak? Bo to jest wspólnota. Jedna z kilku dyrektyw, które składają się na... To jest kilka idei, które powstają, drodzy państwo, już nie mówiąc o tym, że to zostało budynkowa. Rozporządzenie, które będzie mówiło o tym, żeby nasze domy były zeroemisyjne. O tym właśnie mówię. Rada Europejska przyjęła całkiem niedawno dyrektywę budynkową. To też będzie kosztować i też tak się składa, że uderzy w najuboższych, a najbogatsi na tym zarobią. No ale oczywiście, no, ktoś będzie dostarczał na rynek danych rozwiązań, Chiny. My będziemy wszyscy musieli ponieść tego koszty, a potem się okaże, na przykład, jeżeli twój budynek, twoje mieszkanie nie będzie spełniało standardów, to dla twojego dobra i dobra środowiska będziesz miał zakaz mieszkania w tej nieruchomości i używania jej. Jak nie, to będzie kara. I potem jak ci zabiorą tą nieruchomość, czy odbiorą ci własność, to sobie wreszcie oczy otworzysz i przypomnisz sobie, że był taki system komunistyczny, w którym też tak to funkcjonowało. No to dalej przyj do realizacji Zielonego Ładu. Trzymam kciuki. A obudzisz się z takim stanem, że ani ty nie będziesz miał gdzie mieszkać, ani twoje dzieci będą miały gdzie mieszkać. I wtedy państwo rozwiąże ten problem. Da ci najem. Tak jak, drodzy państwo, będziemy mieli, każdy pokój dostanie na całą rodzinę, bo to będzie najbardziej ekologicznie. Raz w tygodniu będziecie mogli się umyć, bo to będzie zgodnie z Niebieskim Ładem. Będziecie wychodzić 15 minut dookoła, dalej nie będziecie mogli przechodzić, bo będzie to miasta 15-minutowe. Nie będzie można używać żadnego środka transportu, bo on jest nieekologiczny, drodzy państwo. Poza tym, że bogaci będą mogli jeździć samochodami elektrycznymi, bo prąd będzie kosztował pierdylion. Samochody elektryczne również, ale wszystko będzie finansowane przez nas, bo my będziemy sharingować koszty i współuczestniczyć w tym procesie. Taki piękny świat komunistyczna Europa nam buduje. A propos wolności, o której pan powiedział. Tak, wolność pełna. Będziesz mieć pełną wolność
chodzenia po swoim pokoju wyszerowanym. To... Będziesz mieć wolność oglądania tych wszystkich, którzy korzystają sobie z życia. Będziesz miał pełną wolność. A potem dostaniesz takie okulary, które przyniosą ci świat wirtualny, otworzysz oczy w tych okularach i zobaczysz, że jesteś na Malediwach. To zanim to A jak wszystko... w międzyczasie dostaniesz taką karteczkę czy informację, że masz policzyć swój podatek swoje CO2, zapłacisz podatek węglowy za oddychanie. I będzie to fajnie. Wszystko. Będziesz miał satysfakcję, że za każde 5 sobie... zł, 10, 20 ratujesz świat. Pan doktor sobie ironizuje, ale... Ja? Rzeczywiście. W życiu. Panie rektorze, nigdy w żadny sposób... No proszę, naprawdę, no to już jest... Panie rektorze, proszę uważać na słowa. Wejdzie ustawa o języku nienawiści i pan redaktor poniesie konsekwencje tych słów. Ja niczego nie ironizuję. Ja przedstawiam, tak jak Lem, przyszłość. Doszliśmy do absurdalnego momentu, w którym uznano, że będziemy dokonywać transformacji energetycznej kosztem własnej gospodarki. Tak pan powiedział w wywiadzie dla portalu Do Rzeczy. Jaki będzie ten koszt? Da się go obliczyć? Oczywiście... Nie, panie rektorze, nie da się go wyliczyć, dlatego że żaden akt prawny powstający w Unii Europejskiej nie ma analizy skutków regulacji. Nie ma analizy i oceny, ile kosztuje Europę i każde państwo członkowskie, państwo narodowe jeszcze, implementacja tego rozwiązania. Mało tego, nie jesteśmy w stanie wycenić w żaden sposób docelowych kosztów związanych z tym ładem, bo mamy nieład, czyli nie wiemy, co to będzie za ten ład. My nie wiemy. To jest, drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że macie kartkę papieru, tak jak pokazuje kartka papieru, i widzicie tylko ten koniec. O ten koniec widzicie. O to tylko. O to widzicie. I na tej podstawie mamy podejmować decyzje, ale ja nie wiem, drodzy Państwo, co jest tam dalej. Na dalszej kartce tylko opiszę. Więc jak ktoś mi mówi, że wie, ile to będzie kosztowało, to jest oszust. Tym, którzy nas nie widzą będzie, na kanale... Państwo, kosztowało to pierdylion miliardów euro. Ja nie wiem, ile będzie kosztowało. Nie zadawajcie mi takich pytań, bo ja nie wiem, co ja mam wycenić. A dobrze, tak a Ursula o tym wie? Nielegalne. Myśli pan, że komisja o tym wie, panie doktorze, że Ursula von der Leyen o tym wie? Nie, ja myślę, że oni oszaleli, oni nie wiedzą, co robią. Oni już nie wiedzą, co robią. Oni opowiadają bzdury, bo uważają, że nas wszystkich uszczęśliwią. Oni tworzą gospodarkę komunistyczną. Ona upadła, dlatego że nikt nie analizował racjonalnie efektywności jakiejkolwiek czynności, jakiegokolwiek działania. Dokładnie do tego idziemy. Ja nie wiem, ile co będzie kosztowało. Panie rektorze, mówienie, że... Ostatnio przeczytałem, minister Kloska powiedziała, że ona 500 miliardów da na transformację energetyczną. I co z tego? W ogóle, gdzie jest decyzja? Ja bym chciał, przepraszam, to są tak ogromne kwoty, że decyzja na poziomie referendum powinna być. Drodzy Państwo, szanujcie nas. Nie mówiliście w czasie wyborów o tym, że takie transfery będą wykonywane. Ja chcę decyzji. Ja chcę decyzji, czy w ogóle Zielony Ład ma być kontynuowany. Dlaczego mi wciskacie, że ja muszę w tym funkcjonować i to jest jedyne dobre rozwiązanie dla mnie? To może być dla ciebie dobre rozwiązanie. To ty sobie rozwalaj swoje gospodarstwo domowe, niszcz swoją przyszłość. Ja nie chcę w tym uczestniczyć. Ja jestem przeciwny. No dobrze, ale wzywam to jest, mówi się, że... zakwestionowania Zielonego Ładu. Że to jest szansa, że będzie rozwój gospodarczy, bo są nowe technologie... Dla Chin. Dla Chin. Już dzisiaj finansują i dla gospodarki niemieckiej. Wiatraki kupujemy od Siemensa, a fotowoltaikę z Chin. Taki rozwój gospodarczy robimy. Do czego my zmierzamy, drodzy Państwo? Do destrukcji całkowitej naszej gospodarki. Jeżeli gdzieś na rynku jest 100 przedsiębiorców, będzie 5 przedsiębiorców po Zielonym Ładzie. Wy albo się obudzicie, drodzy Państwo, albo będziemy naprawdę żyli w jakimś takim ukrytym mechanizmie i zmowie milczenie. Mamy spiralę zmowy milczenia, nic nie można powiedzieć. No i no, jeszcze jest Radio Wnet, jeszcze młodzież można... Młodzież mało opowiada. Jeszcze można... Energię elektryczną, którą trzeba włożyć w wiatrak, i zużycie energii, to wiatrak nam da 2 razy więcej tej energii. To jest jakaś fikcja jest. Jak się zepsuje ten wiatrak w połowie okresu użytkowania, to nawet nie odda energii, która była włożona na jego produkcję. Wiecie, ile energii daje elektrownia węglowa? 1 do 50. 50 energii wkładasz, 1 energii wkładasz, a 50 wyjmujesz. A wiecie, ile energetyka jądrowa? 1 wkładasz, 80 wyjmujesz. Ja nie rozumiem i nie wiem, jaka jest kalkulacja ekonomistów i specjalistów, którzy twierdzą, że energetyka jądrowa i węglowa jest droższa od zielonej energii. Skoro jeszcze raz powtarzam,
zielonej energii, aby wiatrak wyprodukować, trzeba włożyć X środków, a wyjmuje się dzięki produkcji energii przez wiatrak 2X, czyli dwa razy więcej. Przy energii jądrowej wkładasz X, a ale wyjmujesz 80X. Proszę Państwa, znaczy tego się nie da oszukać. Znaczy możesz udawać, mało tego, tą energetykę zieloną finansujemy z naszych podatków. Cały czas dopalamy, dajemy dotacje, żeby to zbudować. Płacimy 2-3 razy za to samo i twierdzimy, że będzie taniej. Tego się nie da, drodzy Państwo, logicznie obronić. To jest irracjonalność w każdym wymiarze. My żyjemy w świecie absurdu. Jeszcze utwierdzamy się, młodzież, zwracam się do młodzieży kochanej, weźcie wy się obudźcie, bo ja wiem, że was matematyki nikt nie uczy, ale wy jesteście oderwani od rzeczywistości. Się przyklejacie do asfaltu, ale możesz czas wreszcie tą łapę obciąć, to wtedy ból wróci i poczujesz, że żyjesz. Żadnych takich, proszę sobie niczego nie obcinać, nie namawiamy do obcinania czegokolwiek, ale też, nie namawiamy. Może mózg wróci tam, gdzie powinien być. Ale też nie namawiamy do przyklejania się do asfaltu, zwłaszcza, że jest chłodno, można się, oni się sami można się pokiereszować. A propos tej wolności, wolności wymiany zdań, to wście Radio Wnet taką wolność, jak Państwo słyszą, zapewnia, a zapewnia dzięki temu, że jako prywatna inicjatywa nie zależymy od grantów, nie zależymy od pieniędzy unijnych. Również zależymy od naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Mamy kilka sekund. Wspieramy Radio Wnet, drodzy Państwo. Wolna przestrzeń. Bardzo dziękuję, panie Tu mogę doktorze. Mówić takie rzeczy, jakie mówię, drodzy Państwo. Jak Radia Wnet nie będzie, gdzie ja to powiem? Nigdzie. Panie doktorze, to ostatnie pytanie o konkluzję. Co zrobić właściwie? Protest 10 maja ma być demonstracja. Drodzy Państwo, trzeba wyjść na ulicę, trzeba zrobić referendum zatrzymania Zielonego Ładu. Jeżeli nie zatrzymamy tego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to razem z wyborami prezydenckimi w następnym roku musi się odbyć referendum Stop Zielonemu Ładowi, które zobowiąże rząd Rzeczpospolitej, parlament i prezydenta do natychmiastowego wypowiedzenia tego całego cyrku, tych afirów, wszystkich innych cudaków, tych wszystkich dyrektyw, które są niewycenialne. To jest fałszywe prawo, tego się nie da wdrożyć, drodzy Państwo. Chociaż nie wiemy, ile to kosztuje, tego się nie da zrobić. Próbują. Doktor Artur Bartoszewicz był naszym gościem, ekonomista, wykładowca akademicki. Panie doktorze, dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu, a ja Państwu dziękuję. I zapraszam do Szkoły Głównej Handlowej, tam są wykłady, kłaniam się. O, również dłuższe, chociaż my może też kiedyś taki długi wykład, półtora. Jak mi ktoś da prowadzić politykę społeczno-gospodarczą znowu, zobaczymy. Wtedy się będzie działo. Zależy od rektora, a my mamy też swoje ramy czasowe, za chwilę serwis informacyjny. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się jeszcze o godzinie 12:10, a zatem do usłyszenia.